Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach tryb wyspiarski do Danganronpy II. W dzisiejszym odcinku skupimy się tylko na Pekropokojamie i na jej ostatnich czterech eventach. Tak od razu zapowiadam, że odcinek przez to może być krótszy, często tak mówię, a potem jest taki samej długości, ale dzisiaj absolutnie skupiamy się tylko i wyłącznie na Peko. Więc możliwe, że odcinek będzie taki gdzieś około pół godzinki. Szczególnie, że chyba zbliża się nam okres Holiday, gdzie będą aż dwa eventy z rzędu. Okej, to już było, oczywiście, to jest taki wstępnie z nią. Już spędziliśmy jeden event z Peko. No i dobra. Czy chcę dać jej prezent? Oczywiście, że chcę. No i sprawdzałem sobie, a ogólnie mówiliście mi, że muszę... Chwila. Dobra, było blisko jak zwykle. Mówiliście, że muszę sobie tak przejrzeć to, żeby te new mi poznikały. Oj, czekajcie, bo kotek. Chodź, kotku. Kotek już przyszedł się z wami przywitać właśnie w tym momencie. Przekicał. Zaraz pewnie jeszcze Green Screena podrapie i poleci sobie dalej. Wasza ulubiona maskotka. No, poszła sobie. Na razie. Zaraz wam powiem, co można jej dać jeszcze. I widziałem, że tą rzecz chyba mam. Dobra, przeleciałem już prawie wszystko. Jak możesz się teraz cofnąć? Możesz się teraz stąd cofnąć? Go back chyba. Dobra, te wyższe mnie nie interesują aż tak bardzo. To, co można jej dać, było tym właśnie. Gold Coated Sheet, czyli taka... na coś ala nawiązanko do... broni użytej w pierwszej procesie, pierwszej części gry. Dobra. Czy naprawdę mogę to zaakceptować? Nie. Nie będę podważała twojej szczerości. Dziękuję ci, Hajime. O, ale to jest piękny arcik. Wspominałeś wcześniej, że nie wiesz za dużo o mieczach, prawda? Tak, nigdy nie trzymałem bambusowego miecza wcześniej. Ludzi nie można oceniać przez ich wygląd. Więc trzymałeś prawdziwy miecz. Nie bambusowy. Oczywiście, że nie. Miałem w ręce tylko zabawkowe miecze. Nie bambusowe, ani prawdziwe. Rozumiem. Więc mówisz mi, że nie jesteś obeznany w mieczach. Więc jesteś atakującym? A może łapiącym? Nie, prawdopodobnie. Dobrze radzisz sobie strzelając. Chwila, poczekaj. O czym ty mówisz? Pozwól, że wytłumaczę ci to jasno. Całkowicie jestem beznadziejny w takich rzeczach. Nie mówię, że mam słaby refleks, ale wiem, że nie jestem typem wojownika. Rozumiem. Biorąc pod uwagę twoją dziwny percepcyjny sposób patrzenia na rzeczy, zakładam, że ty byłeś... że nim byłeś, ale... tak jak powiedziałeś, nie masz prezencji wojownika, nie prezentujesz się jako wojownik. Jeżeli straciłeś swoje wspomnienia, nie straciłbyś na pewno swojej pamięci mięśniowej tak łatwo. Co oznacza, że w ogóle nie nadajesz się do walki. Ciekawy ciąg przyczynowo-skutkowy. Peko dała mi TERS. Nie wiem, co znaczy TERS, od razu sprawdzam na waszych oczach. TERS oznacza lakoniczny, zwięzły. Zwięzły, takie zwięzłe spojrzenie. A ja nie mogłem... ja czułem, nie mogłem powstrzymać uczucia, jak coś przebiega mi po karku. Zjeżdża mi się kark. Czy ona próbuje odgadnąć, czy mam talent? Czy robi to, żeby sprawdzić, czy może być ewentualnym zagrożeniem? To jest ciekawe, biorąc pod uwagę to, że jeżeli rzeczywiście tak jest, to Peko to robi na 100% po to, żeby skontrolować, czy jestem ewentualnym zagrożeniem dla Fuyuhiko. Super sprawa. I ja nie chcę walczyć z moimi przyjaciółmi. Na pewno nie chcę to robić. Rozumiem. Jeżeli tak by było, to musielibyśmy uważać bardzo na tą dwójkę. Oni znają różnicę pomiędzy słabością i siłą. Chodzi o Akane i Nekomaru? I mogą uzupełniać swoje słabości. I mają dosyć duże, ofensywne zdolności. Jeżeli ta dwójka uformowałaby sojusz, mogliby nam... mogliby być takim zagrożeniem, które nie dalibyśmy rady ogarnąć. Niebezpieczny sojusz, o którym Peko mówi, ona prawdopodobnie mówi o nich, prawda? Akane i Nekomaru, Mikan i Ibuki, oj, Kazuichi. Mikan i Ibuki, nie? Mikan potknie się i upadając sprawi, że wy też się potkniecie, a Ibuki was ogłuszy swoim głosem. Nie no, mi się wydaje, że chodzi o Akane i Nekomaru, ale wolę zobaczyć. Tak. Niebezpieczny sojusz. Mówisz o Akane i Nekomaru?
Chociaż myślę, że oni walczyliby tylko w samoobronie. Oni... perfekcyjnie by się nadawali. Dodatkowo kombinacja niesamowitej atletyki i pozycji, które... post, które może przyjąć menedżer drużynowy, jest zauważalnym zagrożeniem. Nie tylko to. Choć oni specjalizują się jako wojownicy, ich zdolności do walki są naprawdę wysokie. Ale jeżeli coś miałoby się stać... Och... Poczekaj, o czym ty mówisz? To jest trochę dziwne, że zakładasz, że będziemy musieli się z nim bić. Wyjdziemy z to miejsca, jeżeli będziemy współpracować ze sobą. Dlaczego musimy myśleć o walce? Hajime, mówisz prawdę. Też wolałabym uniknąć bezsensownego zabijania. Ale są momenty, gdzie miecze muszą być wyciągnięte. Czy się tego chce, czy nie? Co to oznacza? Każda ludzka osoba ma obowiązek spełnić swoje przeznaczenie. To się nigdy nie zmieni i nie ma potrzeby, żeby to się zmieniało. Ale... to nie jest tak, że twój sposób myślenia mi się nie podoba, Hajime. A? Ej, Peko! Ale chociaż ją wołałem, Peko odeszła, nie patrząc się za siebie, jak wiedźmin. Pomyślałem, że... zacząłem rozumieć Peko, ale teraz czuję, że nie znam jej wcale. Czy to się oczywiście staje jasne, kiedy się wie, jaka jest jej motywacja? Powinienem wrócić na razie do swojego pokoju. Czy teraz jest holiday? Czy od razu będzie mi... siema usami. Dwa kolejne eventy? A nie! A, jeszcze jesteśmy po holiday, a to idealnie się składa. Słuchajcie, miałem tu gdzieś swoją magiczną karteczkę. Gdzie ja mam chodzić? Tylko ja tutaj mam zapiski z Romp H2. O, tutaj. Tutaj. Dobra, construct. Tutaj oczywiście to olewamy, tutaj wszystko mamy zrobione. Hotpotów mamy 7, więc na razie je olewamy. Czy może zrobić collecting spirit? Brakuje mi Jabba krystali tak naprawdę, w tym momencie. Okej. Okay. Wszyscy są troszkę podmęczeni, więc używamy hotpota. Collecting spiritu nie mamy do użycia, więc teraz wysyłamy całą ekipę do zamku, żeby zebrać Jabba krystale. Jeżeli by te Jabba krystale siadły, to całe szczęście moglibyśmy się wtedy skupić na zrobieniu kolejnych collecting spiritów i tym samym po prostu wzmocnienie naszej drużyny. Zaczynajmy. Mówiliście mi, żebym zaczął jak Akana i coś jeszcze śpi, ale oczywiście zapomniałem o tym. Postaram się ich jakoś wysłać do spanka, jak będę miał jakiś wolniejszy dzień. Nie jest to taki priorytet. Zresztą Akana to widziałem, że po prostu jej łóżko zamienia się w lokację do przeszukiwania, czyli w góry też zwane. Co jest dosyć ciekawe. Dobra, Peko Peko Yama. Zobaczmy co teraz. Czy znowu będzie dziwnie? Dobra, chcę mi dać prezent. Myślę, że damy jej raz jeszcze tą, nazwijmy to, ordynarnie pochwę. Gdyż, ponieważ, wydaje mi się, który to był numerek? O, 79. No, jak to działa, to czemu nie? Czuję się, jakby ona miała jeszcze bardziej intensywny wyraz twarzy niż zazwyczaj. Czy ona się martwi o coś? Nie wiem, czy powinienem spytać, czy nie. Hej! Wszystko gra? Zaczynasz się robić blada? O Jezus, rzeczywiście. Czy ja... co? Co ty próbowałeś zrobić? Cóż... właściwie... próbowałem się uśmiechnąć. Ojejku... ha? Mahiru mi to powiedziała. Jestem jedyną, która nie uśmiecha się na zdjęciach. Ej, to jest w sumie super nawiązanie, że to Mahiru akurat powiedziała, którą już oczywiście zdążyliśmy poznać i wiemy, że Mahiru po prostu lubi wieczne uśmiechy ludzi. To jest tak fajne połączenie talentów w jednym freetime evencie, podoba mi się to. Więc pomyślałam, że powinnam zrobić coś z tym, ale to jest cięższe niż myślałam. Więc czy mógłbyś spróbować mnie rozśmieszyć? Hioko to najlepsza postać. Ja słyszę ten śmiech. Nie wiem, dlaczego ona się nie śmieje. Pozdrawiam wszystkich fanów Hioko. Szczególnie jedną osobę, która jest licznikiem Hioko. Na pewno poczuła się teraz bardzo, bardzo ciepło. To takie nagłe. Wszystko będzie w porządku, tak długo jak to będzie zabawne, więc spróbuj. Zachowujesz się, jakbyś opuściła gardę, ale jest wciąż naprawdę wysoko. Wiem. Jeżeli to możliwe, chciałabym... mieć coś wspólnego ze zwierzętami?
To by było coś, co mogłoby obudzić we mnie ciepłe uczucia. To może być, ale... Więc... Żółw, panda, słoń. No dla mnie to jest panda, ale zobaczę. Oczywiście, że panda. Panda wchodzi do restauracji, je, strzela i wychodzi. O Jezu. Chyba wiem, o co chodzi z tym żartem. Bo shoots i leaves... leaves oznacza wychodzi, ale też oznacza liście, a shoots oznacza strzela, ale też oznacza chyba pędy, bambusa. Yes. Wiem, że to robią. Żart nie wyszedł. Cholera. Zwaliłem dostawę. A to nawet nie był taki sprytny żart. O, uśmiechnęła się! Ale pandy są ładne. I biało-czarne futerko jest bardzo urocze i puszyste. Któregoś dnia chciałabym je dotknąć. Twarz Petru wydawała się troszkę zmięknąć, kiedy to powiedziała. Chociaż mój żart całkowicie nie wypalił. To chyba to wystarczy. Pomogłeś mi, Hajime. Nie możesz się uśmiechać zbyt dobrze. Byłam taka, odkąd byłam młoda. Przyjaciel z dzieciństwa, z którym zawsze się bawiłam, płakał. Zdarzało mu się płakać i mówić, że moja twarz jest przerażająca. Były też czasy, kiedy moja pierwsza miłość powiedziała mi to z chłodem. Okej. Okay. Przyjaciel z dzieciństwa, czy to mógł być Fuyuhiko? A miłość pierwsza też mógł być Fuyuhiko? Nawet jeśli. Nie wiem, czy coś było o jej jakimś przyjacielu, czy jakimś tam pierwszej miłości. Ale obawiam się, że to mogło być w obu przypadkach Fuyuhiko, chociaż nie. Nigdy nie potrzebowałam się uśmiechać, więc nie myślałam o tym zbyt dużo. A przez to, że całkowicie to ignorowałam, zapomniałam, jak to się robi. Nie jest normalne, żeby zapomnieć, jak się śmieje, jak się uśmiecha. Czy ona była bardzo ostro trenowana? A może jest jakiś inny powód? Hajime? Coś nie tak? Nie, nic. Tak czy siak. Następnym razem upewnię się, że opowiem ci zabawniejszy żart. Byłoby wyśmienicie. Nie możesz się doczekać. Dalej gadałem z Peko przez chwilę i spędziłem czas myśląc o pomysłach na zabawne żarty. Okej. Okay. Przydam jeszcze dwa eventy z Peko. Po rozejściu się z Peko zdecydowałem wrócić się póki co do pokoju. Dzień 38. Dobra, uwaga, bo na pewno możemy zrobić jeden Collecting Spirit i teraz brakuje nam znowu wszystkiego. Powiem wam tak, w poprzednim trybie dodatkowym ciężko było o te Collecting, nie pamiętam, jak to się nazywało, ale o ten item, który podbijał tą statystykę. Ale teraz? Teraz wydaje mi się, że to jest wręcz niemożliwe do wbicia. Teraz trzeba po 10 wszystkiego, to jest po prostu straszne. Dobra, teraz może sobie rozwinę ciaki. Czemu by nie? No i co? Idziemy do kolejnej lokacji. Kolejną lokacją są góry. Czyli odwiedzamy Akane śpiącą. Dobra. I... Praca. 4 emeraldy tylko. Czy diamondy? Nie, co ja muszę? Diamondy. Tylko 4 wypadły. Dobra, idziemy się spotkać. Ale chyba wystarczająco, żeby kolejną jakby porcję zrobić. Jedną. No oczywiście muszę jeszcze te pozostałe sprawniki uzupełnić, ale ogólnie jesteśmy na dobrej drodze. No i co? Teraz jest sytuacja, w której tak naprawdę mamy do znalezienia kolejny... Boże, brakuje mi 10 słów. Nie wiem dlaczego, przepraszam was za to. Brakuje do znalezienia kolejny prezent dla niej. Bo te pochwy złote mi się skończyły. Więc muszę znaleźć coś innego. Peko. Czy jest coś jeszcze, co jej się podoba tak bardzo? 110? Czy mam 110? To daleka liczba, ale jest jedna. Secret Wind Swordbook. Okej. Okay. Dobra, dajemy jej to. Co? Dajesz to mi? Hajime, ty... Nigdy nie zapomnę ci tej przysługi do końca mojego życia. Posłuchaj, Hajime, odkryłam bardzo... Rewolucyjną technikę? Mówisz o tym, jak się uśmiechać? Yes. To jest zabawne, że w jej eventach... Tak naprawdę jej eventy się opierają o to, że uczymy się jako... Uczymy się tego, żeby ona się zaczęła uśmiechać? Uczymy ją, jak się uśmiechać.
tak, Hiroko mi tego nauczyła. O nie. Mam co do tego złe przeczucie, ja też. Jeszcze to nie próbowałam, ale mam nadzieję, że dobrze ją zapamiętałam. Po pierwsze, muszę przyczepić palce do obu stron moich ust. Jeżeli pociągnę je troszeczkę, to będzie przypominało uśmiech. Może to przypomina mi jakiegoś Jokera. Wiecie, takie. To tylko pokaz. Ale to nie wszystko. Jest też magiczne zaklęcie, którego się używa w tym stanie, żeby rozśmieszyć każdego. Magiczne zaklęcie? Wygląda na to, że muszę pociągnąć obie strony moich ust z palcami i wymówić inkantację. Narodziłam się w pirackim statku. Ciekawe, czy gdybyś to powiedział w ten sposób, to jakieś inne słowo by wyszło. Na początku byłam sceptyczna, ale chyba spróbuję. Nie, przestań! Tak się prankuje małe dzieciaki. Tak małe dzieciaki prankują się między sobą. Magiczne zaklęcie? Naprawdę? Boże, Hiroko. Jesteś naprawdę popoprana. Hajime, dlaczego mnie zatrzymałeś? To nie zrobiłaś nic złego, ale nie sądzę, żeby to spowodowało uśmiech. Myślę, że to był taki bardziej dowcip, albo coś w tym stylu. Rozumiem. Więc tak jak myślałam, nie ma sposobu, żeby nauczyć się uśmiechać kogoś, kto nie jest do tego zdolny. Nie o to mi chodziło. Mahiru pokazała mi swoje zdjęcia pewnego dnia. One były wypełnione zdjęciami uśmiechających się buziek. Nie wiem, jak jeszcze mogłabym to powiedzieć, ale to były naprawdę ładne zdjęcia. Dowiedziałam się, że uśmiechy dają ludziom moc. I przypomniałem sobie, jak byłam dzieckiem. Był moment, kiedy mój przyjaciel z dzieciństwa i ja prawie zgubiliśmy się w górach. Zgubiliście się w górach? Czy odeszliście od swoich rodziców? Nie. Zostaliśmy zabrani przez czyjś samochód. Czy to nie jest porwanie? Cóż, było w porządku, aż zaczęłam dla nas szansę na ucieczkę. Potem zgubiliśmy się w górach. Jesteś co do tego naprawdę spokojna, ale to bardzo intensywna sytuacja. Desperacko próbowałam pocieszyć mojego przyjaciela, ale też się bałam i byłam zmartwiona. Mój przyjaciel mógł to wyczuć, więc na końcu przeze mnie zaczął płakać. Jeżeli mogłabym się wtedy uśmiechnąć, powiedzieć mu, że wszystko będzie w porządku, nawet jeżeli to było kłamstwo, to może zabrałabym jego strach. Ach. Nie dorosłam ani trochę od tamtego momentu. I co się stało? Jak to się skończyło? Zostaliście uratowani? Oczywiście. Mój miecz jest narzędziem, żeby chronić ludzi. Upewniłam się, że ochronię mojego przyjaciela. To był Fuyuhiko. Ochronisz, ha. Meko stała się silniejsza właśnie dla tego celu, ale przez to, że ona stała się zbyt silna. Ale przez to też stała się zbyt silna. Taka zbyt twarda może bardziej. Hej, Peko! Chcę ci pomóc. Chciałbym ci też pomóc, jeżeli nie przeszkadza ci to. Ha? Pozwól mi sobie pomóc, aż w końcu będziesz mogła się sama uśmiechać. Czy to nie jest zbyt wcześnie, żeby się poddać? Rozumiem. Hajime. Jeżeli mam powiedzieć ci prawdę, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym zrobić. Żebyś zrobił. Ja? Ja muszę... Nie, poczekaj. Chwila. Muszę się na to trochę bardziej przygotować. Kiedy nadejdzie czas, powiem ci. A do tego momentu, proszę, zapomnij o tym, co powiedziałam. Wybacz mi. Nie za bardzo rozumiałam, dlaczego Peko zniknęła tak szybko. Dlaczego jej policzki były czerwone? Czy to może być... Nie, to niemożliwe. Nie ma szans, żeby Peko była mną zainteresowana. Nie ma szans. Prawda? Wow, takiego shipa. W sumie nie pomyślałam o takim shipie. Kiedy wróciłem do pokoju, wciąż wymawiałam sobie, że nie ma szans. A może jednak? Okej, okay, przed nami jeszcze jeden dzionek pracy. Widzę, że Peko troszeczkę nie nadąża za sprzątaniem. Brum Robo. O, no to idealnie się trafiło. Po prostu idealnie. Od razu użyję tego Brum Robo. Użyję też Jabba Hotpota chyba. Chociaż gdzie my teraz idziemy? Nie, no teraz idziemy po perły na wybrzeże. Dobra, te hotpoty jeszcze będę musiał porobić w takim wypadku. Chyba nie ma ucieczki przed tym. Czy mogę kreć tym spirit? Tak, widzicie, diamonty mam 2 jeszcze 10. Teraz perły, których i tak mam dużo.
Potem Shiny Stone'y, Magical Powdery i Jabba Krystale. A żeby zrobić kolejny hot pot, to czego potrzebuję? A, i hot water tylko. Ojeju, to jest luzik. Luzik totalny, tak zwany. Ojeju, ile to mam? No tak, bo ja chodzę właściwie w każde potrzebne miejsce do tego. Jest super, dobra, to już się w tym w ogóle nie przyjmuje. Dobra, idziemy tutaj. Mam nadzieję, że oni się szybko podlewelują. Bo realnie potrzebuję mieć ich na jakichś 7 levelach. Do końca tego pierwszego cyklu 50-dniowego. Okej, okay, stąd potrzebowałem pereł i patrzcie, że tych pereł naprawdę wypada najwięcej. Mam 12 kolejnych. Miałem 12 i wypadło mi drugie tyle. No i dobra, ostatni event speko. No, patrzę, że niestety mam 20 minut na liczniku. No to nawet jak ten event zajmie jeszcze z 5 minut, no to już... To będzie naprawdę krótszy odcinek. Wyjątkowo musicie mi wybaczyć. I dzisiaj nie będzie też odcinka z rompy pierwszej, drugiego podejścia. Za tydzień będzie, mam nadzieję, że normalnej długości odcinek z trybu wyspiarskiego oraz odcinek z... Znaczy za 3 dni. W kolejnym po prostu cyklu. 3-dniowym. Oraz odcinek z rompy pierwszej podejścia drugiego. Dobra. Czas na prezencik. I teraz niestety muszę dać jej coś, co ona lubi, bo już te kochane przez nią prezenty mi się skończyły. Non-alcoholic wine. Mamy to? Nie mamy. Dalej jest peko. Gdzie ona jest dalej? 20. Naprawdę jej 20 się spodoba? Zaraz zobaczycie 20. To jej się spodoba. Rzekomo. No dobra, dajmy jej to. Cóż za interesujący przedmiot. Dziękuję ci, Hajime. Użyję go odpowiednio. Hajime? Co do tej poprzedniej sprawy? Więc nadszedł czas. Nie wiem dlaczego, ale moje serce zaczęło bić jak szalone. To miejsce nie jest dobre. Pogadajmy gdzieś indziej. Poszedłem za Peko, aż pojawiliśmy się na plaży. Byliśmy całkowicie sami. Coś przecież będzie coś zupełnie innego. Peko rumieniła się. Wyglądała jakby chciała powiedzieć coś, ale dalej była cicho. To jest to. Nie ma wątpliwości. Powinien być facetem i powiedzieć to pierwszy. Ja... Bądźmy przyjaciółmi, friendzone. Więc co chciałaś? Ale męsko, kocham cię. Kurde, dałbym to kocham cię, ale zaraz zacznę, co trzeba powiedzieć. Co chciałaś? Kurde, jestem tak ciekaw reakcji, ale trudno. Ona na pewno jestem. Nie psujmy najlepszego shipu, jaki jest, czyli Peko i Fuyuhiko. Nie róbmy tego. Więc zapytam cię od razu. Czy do mnie chciałaś? Tak, oczywiście. Właściwie ja zastanawiałam się, czy mógłbyś dać mi radę o zapytanie kogoś, o zaproszenie kogoś na randkę. Ale byśmy dali z tym I love you. Ale byśmy dali. Randkę? Głupia. Głupku, nie mów tego głośno. Co by się stało, jeżeli ktoś by nas usłyszał? Czy mogę zapytać, kim jesteś zainteresowana? Nie. Tego nie mogę powiedzieć. Chodzi o Teru. Musiałam wam to zaspoilerować. Ale tylko ty jesteś tym, którego mogę poprosić o pomoc. Błagam cię. Rozważ to jako dużą prośbę ode mnie. Dużą przysługę dla mnie. Jedyna rzecz, której jestem pewien, to jest to, że osoba, którą ona chce zapytać, to nie jestem ja. Ha! Haha! Cóż, to oczywiste. Wiedziałem to. Nawet jeżeli się dogadywaliśmy, nie było szans, żeby ktoś taki jak Peko zaprosił mnie na randkę. Jeżeli moglibyśmy uciec z tej wyspy, chciałabym go zapytać. A kiedy to zrobię, chcę, żeby zobaczył uśmiech na mojej twarzy. Tym razem. Tym razem? Masz na myśli tego przyjaciela z dzieciństwa? Póki co, on jest zmuszony do prowadzenia bardzo samotnej walki. Walki ze sobą samym. Walki ze sobą samym? Czy jesteś chory? Może właśnie dlatego Peko chce, żeby zobaczył jej uśmiech. Okej, rozumiem. Sam nie jestem taki doświadczony, ale... myślę, że będzie spoko, jeżeli nie będziesz za dużo się nad tym zastanawiała i po prostu casualowo, zwyczajnie zapytasz go, czy porobicie coś razem. Chcę, żeby się uśmiechał, prawda? Musisz po prostu zbudować odpowiednią atmosferę. Byłoby super, jeżeli bym to zrobiła, ale nie wiem, czy jestem w stanie. Więc... Może wyobraź sobie jego uśmiechniętą twarz. Jego uśmiechniętą twarz? Rozumiem. Teraz, kiedy o tym wspomniałeś,
pamiętam taki jeden incydent. W tamtym momencie on miał naprawdę przystojny uśmiech. Jej. Chyba Peko wie jak się uśmiechać. To jest to. Nerdurel będziesz miała tą twarz, kiedy go zaprosisz. Nie ma szans, żeby ci odmówił. Chodźmy. Chociaż to niedużo, mam wrażenie, że teraz rozumiem. Uśmiechanie się nie jest czymś, co trzeba wymuszać. Kiedy twoje serce robi się ciepłe, uśmiech sam przychodzi naturalnie. Boże, to były ciepłe eventy z tą Peko. Byłam zbyt zrozpaczona, żeby chronić kogoś, więc całkowicie zapomniałam o czymś tak prostym. Dziękuję. Dziękuję, że dzięki tobie sobie przypomniałam. To jest dla mnie najważniejsze. Nie, naprawdę, nie zrobiłem zbyt dużo. Swoją drogą, jaki incydent sobie przypomniałaś? To jest coś, co stało się, kiedy byliśmy dziećmi. Ojeju, to jest jeszcze ładniejszy uśmiech. Poszliśmy do zoo i on zaczął się bić z królem małp. Co? Fujuhiko, wyobrażacie sobie Fujuhiko metr, wtedy pewnie metr, metr po prostu koniec, kropka. Z taką ogromną małpą bijąc się. Żeby go chronić, wpadłem pomiędzy nich. Kiedy Peko opowiada o swoim przyjacielu z dzieciństwa, ona wygląda bardziej uroczo niż wcześniej. Trochę zazdroszczę temu jej przyjacielowi, ale chyba tak miał być. Przez to, że Peko się teraz przede mną otwiera, nie ma wątpliwości, że między nami uformowała się mocna więź. Masz kotku jak chcesz. Chodź, Licia. Nie chcę kotek wejść. Feudal Friendship się nazywa, osiągnięcie? Oj, oj, to jest dopiero artefakt. Co ty, a to teru? Potem jak popatrzyłem na ocean przez chwilę i posłuchałem historii Peko, wróciłem do pokoju. No i niestety, w dosyć skróconym stylu... Oj, kotek. Kotek na koniec się musiał oczywiście odezwać. Jej buki. W takim skróconym stylu będziemy powolutku kończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze wyślę tylko osoby do kolejnej pracy. Tylko chciałbym zobaczyć, czego mi teraz brakuje. Bo teraz tak, mam Crafting Spirit, mam 24 na 10. Dobra, chyba perły w tej turze będziemy omijać. I teraz pójdziemy Shining Stone, Magical Powder, Jabba Crystal, Jabba Diamond. Shining Stone, Magical Powder, Jabba Crystal, Jabba Diamond. I mam nadzieję, że ich trochę więcej powypada, bo realnie ich potrzebuję po prostu. Jeszcze oczywiście pana Biakuje, Tłogamiego, Gundama, Kazuichiego, wszyscy na plażę, idziemy na plażę. Idziemy na plażę, nie marnujemy nawet chwili. Chwila, to jest do... Nie, Peko. To idzie do sprzątanka. Tutaj, na plażę Akane, Chiaki na plażę, Sonia, Hioko, Mahiru, Mikan oraz Ibuki. Dobra, zaczynamy. Co ja stąd potrzebuję? Właściwie Shining Stone'ów. Tylko dwa. Superancko. Superancko. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Jak widzicie, zostało nam tylko trzy osoby do wymarsowania. Znaczy, właściwie nie widzicie jeszcze, ale za chwilę wam to pokażę. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, Nagito, Tłogami oraz Kazuichi. W kolejnym odcinku Kazuichi, w jeszcze kolejnym Tłogami, a w ostatnim Perełka, Wisienka, Cuzmalina, czyli Nagito Komaeda. Taki jest plan. Dziękuję wam serdecznie za ten krótszy dzisiejszy seans. Widzimy się już za 3 dni w spędzaniu czasu z Kazuichim. Taki jest planik. No i oczywiście postaram się za 3 dni również przygotować wam kolejny odcinek z rompy pierwszej, drugiego podejścia, ale to jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie. Na ten moment ślicznie dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że eventy z Peko wam się podobały, według mnie były bardzo ciepłe i to była bardzo fajna historia, idealnie nadająca się free time eventy. Nie żałuję, że Peko sobie zostawiłem tak na wisienkę na torcie, jako jedno z ostatnich, bo teraz wydaje mi się, że Kazuichi i Tłogami też będą mieli bardzo ciekawe eventy. Jestem ciekaw eventów Tłogamiego szczególnie. Co tam będzie, czy będzie to jakieś nawiązanie do jego prawdziwej tożsamości, czy jakoś się sprzeda tym, że nie jest Byakuyo. Jestem ciekawy po prostu, jestem po prostu mega ciekawy. A na ten moment wam dziękuję za uwagę, zapraszam was oczywiście do mediów społecznościowych w opisie oraz do komentowania, jak zawsze. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.